ma chyba bardziej rozpoznawalnego symbolu gier wideo niż Mario. Wąsaty hydraulik od ponad 30 lat bawi graczy na całym świecie, a produkcje, w których się pojawia, sprzedają się w milionach egzemplarzy. Nie sposób oszacować, jak duży wpływ miało na całą branżę wydanie Super Mario Bros. W 1987 roku na NES-a. Gdy więc Nintendo wypuszczało na rynek swoją nową konsolę przenośną, Mariana nie mogło na niej zabraknąć. Tym razem historia włoskiego speca od ratowania księżniczek nieco różni się od tego, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni. Nie ma grzybowego królestwa i Bowsera porywającego Peach. Tym razem zły Tatanga opanowuje umysły mieszkańców krainy Sarasaland, aby przejąć nad nią władzę i próbuje wziąć ślub z księżniczką Daisy, którą przetrzymuje w niewoli. Protagonista wyrusza w drogę do królestwa Chai, by uwolnić damę, zanim wytworzy się u niej syndrom sztokholmski, uratować mieszkańców i zaorać buraka. Rozgrywka w Super Mario Land nie jest niczym, co zaskoczy fanów Mariana, choć różni się pewnymi niuansami. Biegamy wąsatym hydraulikiem, zbieramy grzybki, dzięki którym rośniemy, i kwiatki dające nam broń. Choć tym razem nie są to ogniste kulki, lecz zachowująca się nieco inaczej piłka. Lata ona po ekranie, odbijając się od każdej powierzchni, zbierając monetki i znikając, gdy zabijemy nią przeciwnika lub wypadnie poza obszar zabawy. Niestety, możemy wyrzucić naraz tylko jedną, co bywa upierdliwe. Sama motoryka postaci też jest nieco inna niż w Super Mario Bros. Na NES-a, przez co pamięć mięśniowa może nam czasami płatać figle. Każdy z czterech przemierzanych światów zawiera w sobie trzy plansze, z których ostatnia zawsze skończona jest walką z bossem. Starcia te są bardzo przeciętne, ale przynajmniej nie trwają zbyt długo, dzięki czemu szybko możemy wrócić do przemierzania kolejnych lokacji, skacząc od platformy do platformy. I to właśnie tutaj tkwi najwięcej zabawy. Ta gra jest najprzyjemniejsza, gdy po prostu biegniemy w prawo i pokonujemy napotkanych przeciwników. Co cieszy, bo w ten sposób wygląda niemal cała gra, choć z pewnymi wyjątkami. Miłym urozmaiceniem są etapy, w których wsiadamy do maszyny, latającej lub pływającej, i w niej mierzymy się z zastępami sługusów Tatangi. Obiema steruje się tak samo. Przemieszczamy się cały czas w prawo, bez możliwości zatrzymania, omijamy przeszkody i strzelamy do wszystkiego, co się rusza. Poziomy te nie są szczególnie wymagające, choć chwila nieuwagi może pozbawić nas życia. Tych jednak zwykle nie powinno nam brakować. Każdy z etapów, o ile nie jest ostatnim w danym świecie, możemy ukończyć wchodząc w jedne z dwóch drzwi. Pierwsze, dolne, kierują nas po prostu do kolejnego etapu, zaś drugie, górne, do rundy bonusowej, do której trafiamy również po każdej potyczce z bossem. W prostej minigierce polegającej na wytyczeniu ścieżki dla Mariana możemy zdobyć aż 3 życia. Nie dziwi więc, że droga prowadząca na górę jest zwykle dużo trudniejsza. W platformówkach na Game Boya często wszystkie elementy wyświetlane na ekranie były dość duże, by zachować odpowiednio wysoki poziom szczegółowości sprite'ów. W efekcie pole widzenia gracza było mocno ograniczone w stosunku do tego, co znane było chociażby z NES-a. Nie mówię, że to źle, po prostu wymagało to nieco innego zaprojektowania gry. W Super Mario Landzie zdecydowano się jednak na inne rozwiązanie. Niemal wszystko jest małe i dość proste. Spójrzcie tylko na te biedne żółwie. W ogólnym rozrachunku jednak nie prezentuje się to źle, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że to jedna z pierwszych gier na Game Boya. Niestety, przez tę całą drobnicę mocno ucierpiała precyzja sterowania. Skakanie po pojedynczych bloczkach małym hydraulikiem wymaga skupienia, bo Mario sprawia tutaj wrażenie nieco nadsterownego. Tym bardziej niezrozumiałym dla mnie jest umieszczenie w grze tak dużej liczby platform o szerokości mniejszej od naszej postaci. Nie zliczę, ile razy głupio umarłem, próbując wylądować na jednej z nich. Mam wrażenie, że to właśnie ten drobny mankament odpowiedzialny jest za większość stawianego przed nami wyzwania. Pozostała część zabawy jest dużo lepiej wyważona. Super Mario Land okazał się całkiem przyzwoitą grą. Odkąd dołączył do mojej kolekcji, zdążyłem go przejść już kilkukrotnie i jakoś przesadnie się sobie nie dziwię. Jest to przyjemna, skondensowana przygoda, akurat na podróż komunikacją, choć nie jakąś przesadnie długą. Dla wprawnego gracza to zabawa na jakieś 30-40 minut. I może te małe beczki wciąż nawiedzają mnie w koszmarach, lecz poza tym nie mam z bardzo się do czego przyczepić. To solidna dwuwymiarowa platformówka. Ni mniej, ni więcej.